Ani nie jest tak, że Rosja zbankrutuje w przeciągu 2-3 miesięcy. Będzie miała poważne problemy. Ona już ma poważne problemy. Tak, bo z punktu widzenia takiej czystej ekonomii, to co Rosja robi, jest szaleństwem. Chociaż w przypadku alkoholizmu, jeżeli popatrzymy na dane WHO, to Rosja ma najniższe spożycie, jeżeli chodzi o Europę. Natomiast wbrew pozorom polityka i geopolityka to nie jest tylko gra interesów, to są często też emocje. Marzeniem Putina było stworzenie takiego makroregionu, który będzie konkurencyjny. Ja wiem, jak to brzmi, ale to taka jest prawda który będzie konkurencyjny dla Unii Europejskiej i dla Chin. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj odcinek o tym, czy Rosja zbankrutuje i czy wojna rzuci Federację Rosyjską na kolana. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, to kciuki. Pierwszy dla Fundacji ZARYS, która całymi ciężarówkami wysyła pomoc medyczną na Ukrainę, a my pomagamy. Super robota drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy i 10 zł z każdej książki idzie dla zarysu. Część książek wybrałem sam, więc zajrzyjcie kochani na stronę Legimi. Trzeci kciuk KFD, polski producent żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Pozdrawiamy Was serdecznie. I last but not least Speakly, a aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam wszystkie szczegóły pod spodem. Moim gościem jest dzisiaj Paweł Jeżowski, specjalista od gospodarki i autor kapitalnego bloga ekonomiarossi.pl. Czołem Panie Ekspercie. Dzień dobry, witam wszystkich widzów i słuchaczy. Jest mi niezmiernie miło, że goszczę Pana. Jest Pan po raz pierwszy, debiutuje Pan w naszym programie i mam nadzieję, że nie po raz ostatni. To się okaże, w zależności, czy słuchacze mnie zaakceptują i widzowie. Natomiast nie wiem, czy pan wie, dzisiaj mamy, bo dzisiaj nagrywamy, pewnie ten odcinek pójdzie jutro. Natomiast dzisiaj mamy rocznicę dosyć znaną w Rosji. Poddaję się. No i zapadła cisza. No, dzisiaj jest rocznica śmierci. Osoby, na której w tym momencie wzoruje się Putin. Józef Stalin. Czyli... Tak jest, tak jest. Zgadza się. No, no tak. Śmierć Stalina 1953 rok. A więc, drodzy Państwo, dzisiaj odcinek rocznicowy. I jeszcze w takim razie już przechodzimy do rozmowy, ale ostatnia rzecz, najważniejszy kciuk historii realnej. Dla widzów, bardzo dziękuję, że oglądacie nasze programy, że wspieracie nas na patreonie, i na YouTube. Działamy dzięki Wam. Gdyby nie wsparcie widzów, to historia realna nie mogłaby funkcjonować. Także wielkie dzięki. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kupki, koszulki, Red Izbet i moje książki. I nie tylko moje, zresztą. No dobrze, to w takim razie pierwsze pytanie do naszego gościa. Pamiętam, od samego pierwszego dnia inwazji rosyjskiej na Ukrainę wszyscy mówili: No to teraz Rosja się załamie, zbankrutuje, padnie na kolana z powodu sankcji, gigantycznych wydatków, że po prostu ta ekonomia rosyjska jest taka kiepskiej, w tak kiepskiej kondycji, że to potrwa bardzo krótko. Tymczasem minął rok. No i właśnie, co tam się dzieje, jaka jest prawdziwa forma rosyjskiej gospodarki. Znaczy, ja dosyć często mówię o tym, jak to wygląda, w sumie tydzień po tygodniu, na kanale YouTube'owym Kremlinka Show. Więc, jeżeli ktoś chce posłuchać, tam, tam jest dosyć dużo liczb na ten temat oraz dużo danych. Pan mówi, Panie Piotrze, że większość mówiła, że Rosja się zapadnie. Ja mam odwrotne spostrzeżenia. Wydaje mi się, że większość, szczególnie ekspertów w Polsce, również u Pana występujących często, mówiła, że rosyjska gospodarka ma się świetnie i że nie ma możliwości, żeby Rosja załamamała się i przegrała tą wojnę ekonomiczną, którą zaczęła toczyć... Z Zachodem, głównie ze Stanami Zjednoczonymi, ale również z Europą, która przyłączyła się do Stanów, jeżeli chodzi o konfrontację gospodarczą. I teraz mamy taką sytuację, że ja w dużej mierze opieram się bardzo często na rosyjskich źródłach i tam jest dosyć dużo troski i smutku, jeżeli chodzi o stan rosyjskiej gospodarki. Na ten moment wszyscy porównują to do dołka covidowego. Natomiast coraz więcej głosów jest, że czeka Rosję smuta, która była w latach 90. I to mówią rosyjscy ekonomiści, mówią też rosyjscy blogerzy. Pan pewnie słyszał wypowiedzi Stryjkowa czy Girkina, Inaczej. A też wypowiedzi rosyjskich oligarchów. To, co mówił Deripaska na temat możliwości rosyjskiego budżetu oraz y, kiedy Rosjanom mogą skończyć się pieniądze. Właśnie, przepraszam, tak. że wejdę Panu w słowo, ale mm -hmm. jakąś może twardą liczbę byśmy wprowadzili. Y, zdradza Państwu, że wzięłem do polskiego wpisu 52,8 miliarda dolarów. To jest deficyt budżetowy Rosji w momencie, kiedy rozmawiamy. No to robi wrażenie. Tak, robi wrażenie, jeżeli też się spojrzy, że to jest po dwóch miesiącach i to są dane z systemów kasowych. W tym momencie 7 marca będą następne dane, które Ministerstwo Finansów będzie publikować. I tutaj pewnie zapowiada się dosyć duża zmiana, ponieważ oni mówią, że co prawda na kontach mają mało tych pieniędzy, natomiast spodziewają się korekty i zmiany za styczeń oraz luty. Ale jeżeli się spojrzy na ten budżet w ujęciu takim rocznym. Nie powinniśmy być może tego robić, natomiast dla słuchaczy, żeby dać pewne wyobrażenie, jaki jest tutaj problem, no to jeżeli po dwóch miesiącach mamy w tym momencie, będziemy mówili w dolarach, chociaż ja akurat wolę w rublach, 52 miliardy dolarów, no to trzeba się zastanowić, jak to będzie wyglądać rocznie, no bo w tym momencie Rosja idzie na ponad 300 miliardów dolarów rocznie deficytu. A może jednak jeżeli bankrutuje? To za moment, tak? Myślę, że to nie jest taki. To nie jest tak zero jedynkowo, czyli ani nie jest tak, że Rosja zbankrutuje w przeciągu dwóch, trzech miesięcy, będzie miała poważne problemy, ona już ma poważne problemy, ale nie jest też tak, że nic się nie dzieje, tak, czyli że Rosji nie dotykają sankcje, że wszystkie firmy, które handlują z Rosją, tak naprawdę zostają w tej Rosji, że Azja może zastąpić, jeżeli chodzi o odbiór surowców w Europę, to są pewne mity i raczej rosyjska propaganda, która jest powielana, powielana jest w Europie, powielana jest często przez dziennikarzy, przez ekonomistów. Myślę, że ona jest powielana często, dlatego że opierają się te osoby o danych z zeszłego roku, czyli z 2022, i wyciągają na tej podstawie w pewien sposób błędne wnioski, bo pamiętajmy, że do połowy roku 2022 Rosja dobrze radziła sobie, jeżeli chodzi o budżet państwa i wynikało to z prostej rzeczy. Czyli sceny surowców. Okej. Okay. Dobra. Po, to wie pan co, to w takim razie może wprowadźmy trochę cyfr. Niemcy cała Europa była chyba. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Głównym odbiorcą rosyjskich surowców, gazu i ropy, Rosjanie na tym zarabiali kupę kasy. To ile konkretnie oni stracili wtedy, kiedy Europejczycy się odwrócili od tych rynków i zdywersyfikowali swoje dostawy? To jest jak gdyby pewien proces. Ja publikowałem jakiś czas temu taki wykres, gdzie pokazuje się, ile mniej więcej miesięcznie Europa odbierała, i tam mieliśmy największy taki pik. Mniej więcej w kwietniu, w maju. Natomiast teraz mamy sytuację, że sprzedaż węglowodorów do Europy, Chin i Indii mniej więcej się wyrównała. Nadal Europa korzysta z rosyjskich węglowodorów, tylko w sposób mniejszy. No i teraz dla przykładu, znowuż jakieś liczby pan chce, żeby wprowadzić. Spójrzmy na ten gaz. Jeżeli chodzi o dane za 2021 rok. To Europa brała 155 miliardów metrów sześciennych gazu. I to stanowiło nawet w 2022, w zależności do którego momentu, to stanowiło około 40% gazu, który Europa, który Europa konsumowała. No i teraz mamy teraz taką sytuację, że w styczniu spadło to do 2%. Czyli z 40% gazu zjechaliśmy do 2%. Ekstra. I można powiedzieć, na to wpłynęło kilka czynników. Jednym z tych czynników jest oczywiście brak gazociągu. Hmm. Ciekawe. Dobrze, a teraz złapi się, żeby już zacząć kwestię gazu. Jednej z rzeczy, które pan powiedział, to znaczy, mówi się o tym, że ponieważ Europa zdywersyfikowała źródła i objęła bargiem gaz i w mniejszym stopniu ropę rosyjską, no to korzystają na tym Indie. I Chiny. Hindusi nie, 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 nie. To jest chyba nieporozumienie. Jeżeli chodzi o gaz, to Rosja nie ma możliwości transportowych tego gazu. Tu często jest takie nieporozumienie w przypadku i ropy, i gazu. Zapomina się o technologiach i transporcie. Od lat 90. zachodnie firmy inwestowały czy współpracowały z rosyjskimi firmami naftowymi. Pomagały technologicznie, kapitałowo również, jeżeli chodzi o inwestycje, na przykład kapeksowe, jakieś pożyczki, uruchamiać i zarówno poszukiwać, jak i uruchamiać odwierty w tych rejonach, które są trudniejsze z punktu widzenia technicznego. No i teraz mamy sytuację taką, że te zachodnie firmy z Rosji się wycofały. Tam mamy taką Wielką czwórkę, jeżeli chodzi o firmy naftowe, to są głównie firmy amerykańskie, i bez ich technologii trudno sobie wyobrazić, że Rosja będzie mogła przez najbliższe lata wydobywać gaz, mówię gaz, ropę z tych miejsc, które są trudniejsze do eksploatacji, natomiast z tych łatwiejszych, one będą powoli się kończyć, no bo to nie jest tak, że to jest w nieskończoność. Rosja będzie musiała dosyć duże nakłady wykonywać na upstream i na nowe odwierty, ale mogę wrócić do gazu. Ale pan chciał się o coś zapytać. Tak, bo, bo wspomniał pan o tym, że w, w, wyrównały się kiedyś Europa była brylowała, jeżeli chodzi o ten o import, okupowanie gazu i ropy od Rosjan. Teraz to się wyrównało z Chińczykami i hindusami. Czyli ale to jest tak, że po prostu Europa spada a nie, że Chińczycy i Indie kupują więcej, tak, bo strasznie dużo informacji widziałem, że chociażby, żeby spojrzeć na Indie, że oni teraz kupują olbrzymie ilości ropy od Rosjan, coś tam dodają troszeczkę z jakiegoś innego źródła i sprzedają to z marżą na zachodni rynek i wtedy to już można sprzedać jako ropę nie rosyjską, tylko tam jakąś mieszaną, wiątaną, czy Bóg wie co, czy to, jest to prawda, czy mit? Za nie nie obejść te Dobrze, to może wróćmy jeszcze do tego pytania odnośnie możliwości w przypadku gazu, bo tak z jednej strony, tak jak powiedziałem, z każdym rokiem Rosja będzie jeżeli sankcje zostaną utrzymane te firmy a nawet jeżeli zostaną zdjęte, to te firmy tak szybko nie wrócą. Ale w przypadku gazu jest, mamy inny problem. Gazociągi biegły głównie do Europy. A więc mieliśmy te trzy główne nitki, które biegły do Europy. Natomiast w przypadku gazu tam nie ma możliwości. Mamy tylko jedną nitkę, mamy siłę Syberii-1, która miała Rosję. w zamierzeniu... Chinami łączy, żeby to wyjaśnić widzom, to łączy Rosję z Chinami, tak? Tak, 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 bardzo dobrze. Nie z Indiami. Nie, nie z Indiami, tak? Tylko, że oni mieli tam transportować 38 miliardów metrów sześciennych, transportują na ten moment 10, to znaczy... Rosja nie ma możliwości przesłania tego gazu gazociągami, tak? ani do Indii, ani do Chin. Dla Chin ta siła Syberii to jest poniżej 2%. Teraz nie pamiętam, czy to jest 1%, czy, czy nawet poniżej, jeżeli chodzi o import gazu, czy to jest pomijalna ilość. Z ich punktu widzenia. No w przypadku, no jeżeli nawet porównamy 155 miliardów wcześniej do Europy, 10 miliardów do Chin, nawet 15, no to jest jedna dziesiąta. I teraz mamy następny problem tutaj, bo ktoś może powiedzieć, że ten gaz jednak płynie do tych Chin Indii, ale płynie w postaci skroplonej. No i tu niestety nie jest to prawda. A w przypadku Indii to, są, to jest kilka gazowców dosłownie. Rosjanie korzystali do tej pory z zachodnich technologii, jeżeli chodzi o skraplanie gazu. Mamy firmy amerykańskie, które pomagały, firmy niemieckie, na przykład Linde, które były głównym tych, tym technologicznym udziałowcem, jeżeli chodzi o Nowatek i Gazprom, bo to są takie dwie firmy gazowe w Rosji, które się tym zajmują. Ale pojawia się drugi problem. To trzeba to przetransportować. I teraz Rosjanie zaczęli budować samemu, jak to Rosjanie, gazowce i zlecili też Koreańczykom. Tylko wie pan, problem się pojawił, bo w maju Koreańczycy powiedzieli, że oni rezygnują z tego kontraktu i nie będą. Tak jak dla nas na przykład będą budować gazowce, to w przypadku Rosjan powiedzieli, że, że nie chcą. Ale mowa o Korei Południowej oczywiście. Tak, no północna nie ma takiej możliwości. Też tak, tak też, też tak myślę. Dobrze, czyli wie pan, podsumujmy, mamy mnóstwo tematów do obgadania, nie tylko surowce. Krótko mówiąc, Rosja jest krajem, którego olbrzymia część wpływów budżetowych to, to są surowce. Wbrew pewnym mitom, Chiny i Indie, przynajmniej w najbliższym czasie, w najbliższych latach, nie są w stanie Zrekompensować Rosjanom tych gigantycznych strat, jakie ponoszą z powodów embarga Europejczyków i Zachodu. No to co, spłytujmy to, to, co? Rzeczywiście, jak tak dalej pójdzie, to za 2-3 lata Rosja się wywróci gospodarczo, finansowo? Tak. Znaczy, ona się wywróci. Już pewne elementy obserwujemy teraz. Natomiast, jak w każdym reżimie, wie pan, no są pewne możliwości, żeby. Pewne rzeczy opóźnić. Jeżeli Rosja byłaby krajem demokratycznym, to prawdopodobnie już mielibyśmy nowy rząd i byłyby zmiany, i pewnie negocjacje pokojowe, żeby zatrzymać. Zatrzymać to szaleństwo, tak? bo z punktu widzenia takiej czystej ekonomii, to co Rosja robi jest szaleństwem. Dlaczego? Dlatego, że. Przed wojną miała delikatny proficyt. To nie, to nie był jakiś bardzo duży proficyt, czyli wychodzili na plusie, jeżeli chodzi o budżet. W momencie wybuchu wojny to na samym początku korzystali właśnie z tego, że te surowce były droższe, natomiast one były droższe, tak mniej więcej do połowy roku, potem zaczęły spadać. No i teraz, jeżeli chodzi o 2023, Rosjanie, co prawda, liczą znowu, że te surowce wzrosną. Natomiast nie wydaje się, że będzie taka możliwość jak w zeszłym roku. I nie ma z czego finansować tej wojny. Wojna po prostu kosztuje. I to jest mniej więcej taki wydatek, jakby podwoić Rosjanom budżet. Czyli i wydatki. Mówiliśmy sobie właśnie o wydatkach. No i teraz, jeżeli ktoś spojrzy sobie na rosyjskie wydatki, no to mamy sytuację taką, że za pierwsze dwa miesiące oni wydali 71 miliardów. No i to mamy wzrost bardzo duży w stosunku do zeszłego roku. Za sam styczeń no, to było 59%, w przypadku lutego zobaczymy jak dokładnie będzie, no ale wydaje się, że to jest podwojenie, wie pan, wydatków. No i skąd to podwojenie wydatków? No z wojny wynika. No jeżeli się szacuje, że wojna kosztuje mniej więcej 300 miliardów, a są takie szacunki, że 500, no ileś musi iść z budżetu, bo ileś oczywiście idzie spoza pieniędzy budżetowych. No więc jeżeli prowadzimy wojnę, no to z tą wojnę trzeba sfinansować. No to ktoś to musi sfinansować. Na razie w dużej mierze finansuje to rosyjski budżet. Są co prawda pomysły nowe, żeby to finansowały, finansowali oligarchowie, tak? Oraz, żeby opodatkować dodatkowo firmy. No i w tym momencie mamy taką sytuację, że rosyjskie firmy są dodatkowo opodatkowane. Tak zwany jest wie pan podatek dobrowolny, znaczy on już jest obowiązkowy, ale był do tej pory dobrowolny, czyli firmy miały się zgłaszać, że chcą wprowadzić. Znaczy, to nawet nie był podatek, tylko dobrowolna opłata no i problem się okazał, bo firmy powiedziały, że one nie chcą no i wtedy się zmieniono, że to jest, że to jest obowiązkowy, firmy naftowe wtedy powiedziały, że ale one w tym momencie już dokładają się dużo, jeżeli chodzi o podatek od minerałów a jeszcze jest dodatkowy podatek, tak zwany podatek, znowuż w Rosji oni to nazywają od wiatru, czyli od tak zwanej uczciwej ceny za ropę Urals, bo w tym momencie mamy różnicę pomiędzy ropą zachodnią a ropą rosyjską. No i ro, rząd rosyjski mówił, że, że to jest nieuczciwe, bo ta różnica jest za duża, czyli ropę te firmy za tanio sprzedają. I to jest jak gdyby po pierwsze dla, jak to zwykle w Rosji, podejrzane, po drugie, skoro tak, no to Rosjanie i reżim sobie wymyślił, że firmy nie będą płacić od faktycznej kwoty, za którą sprzedają, bo to jest jakaś pewna średnia ten podatek, no bo to jest podatek od kopalin, coś takiego, tylko takiej, jak rząd zadekretuje. Czyli on sobie tam co pięć... Co miesiąc o 5 dolarów, mniej więcej sobie podnosi cenę, tak? A jak wiadomo, y, większe, wyższe podatki dodatkowo zażynają gospodarkę, więc będzie to po prostu y, wąż zjadający własny ogon. Y, natomiast zejdźmy na chwilę, bo mam wrażenie pani Pawie, żeśmy się skupili na tankowcach, rurociągach, y, Gazpromie, wielkich Zatem firmach. Się znam. Na, na, na tak. tym się znam mniej więcej. Ale Co ekonomia to jest też, też, to jest też, to jest też zejście niżej do poziomu zwykłego Rosjanina, zwykłego zjadacza chleba, mieszkańca Moskwy, Leningradu, albo może prowincji jakiegoś bloku, czy jakiegoś małego domku gdzieś. Pod smoleńskiem, jak ten rok wpłynął na dobrostan rodzin rosyjskich na takie typowe normalne życie? Bo według tych danych, przynajmniej jaki do nas docierają, no to cały czas naród za Putinem. Większość wspiera reżim i wojnę. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nieprawda, bo możliwości manipulacji są olbrzymie, ale czy to już się przekłada na życie zwykłych obywateli? Te problemy gospodarcze, o których Pan mówił? Jeszcze nie. Albo jeszcze nie tak, jak my byśmy oczekiwali. Na przykład w Polsce i tutaj słuchacze, bo w Polsce większość chciałaby, żeby to wyglądało tak, że Rosjanin wchodzi do sklepu, są tam puste półki i tylko towary rosyjskie, a najlepiej ocet, albo inaczej ma nawet nie ocet, tylko na przykład wódka, tak, słonina i nie wiem, i chleb i nic więcej nie ma. No tak to nie wygląda. Wygląda to tak, że to towary, które dostępne są, są dostępne w dużej mierze takie same jak przed inwazją. Natomiast co się zmieniło? Zmieniło się kilka rzeczy, że coraz więcej towarów nie jest europejskich, bo tutaj mamy spadek i to dosyć znaczny. Europa spadła w tym momencie kosztem Chin, bo tam do tej pory Europa eksportowała tam ponad 36% towarów, teraz jest to na koniec grudnia, było 22%. Natomiast niech pan zgadnie jedną rzecz, ile w tym momencie stanowi eksport z Chin do Rosji? Na koniec 2022. 44%. 44% i wszystkie szacunki mówią, że przekroczy to 50%. A więc coraz więcej mamy towarów chińskich. Tutaj jak gdyby nie mówię tylko takich spożywczych, tylko mówię ogólnie tak, jeżeli chodzi o elektro elektronika, tekstylia. Czyli Rosja głównie sprowadza, w tym momencie jest to główny partner handlowy Chiny i to się będzie zwiększać. W przypadku zarówno eksportu, jak i importu, przy czym no, ten import no, przekroczy 50%. A więc z jednej strony te towary, to towary są zastępowane bardzo często towarami, no i tak Rosjanie jak gdyby postrzegają, i, i to się pisze często i w prasie, i też jak prywatnie rozmawiam e, z ludźmi z Rosji. To oni mówią, że takie są dwie rzeczy, które dla nich są odczuwalne na ten moment. Tak? Pierwsza rzecz to ceny jest drożej. To jak gdyby wynika z tego, że te towary, na przykład, muszą być sprowadzane na, przy... na przykład nie z Europy, tylko z Chin, i niektóre towary, tak jak w przypadku samochodów, okazuje się, że są droższe, bo nawet chińskie samochody. Potrafią być dwa razy droższe niż te same, same samochody produkowane w Chinach. Więc jest to jeden z elementów. Drugi... Mówi Pan o zachodnich markach produkowanych w Chinach, tak? Nie, mówię teraz o chińskich markach produkowanych w Rosji, montowanych dokładnie, bo w przypadku, Ros... rynku, motoryz... Dobra, wszystko jasne. W przypadku rynku motoryzacyjnego mieliśmy sytuację taką, że wszyscy się wycofali. Wszyscy. Oprócz Chińczyków. Chińczycy się nie wycofali, przy czym Chińczycy nie produkowali tam w naszym rozumieniu, tylko bardziej montowali te samochody. Chodziło tutaj o te względy podatkowe, bo bardziej się opłacało Chińczykom montować niż eksportować. Natomiast korzystając z sytuacji, no w tym momencie te samochody chińskie dosyć mocno zdrożały i mamy tylko na ten moment ładę i chińskie marki. A więc Volkswagen, nie wiem, wszyscy, wszyscy się wycofali. Natomiast co nie oznacza, że nie można kupić zachodniego samochodu w Rosji. Można. Pan sobie wybierze jaki i sobie kupi. Szczególnie jeżeli chodzi o używane, nie ma problemu. Są one sprowadzane, czy na przykład z Japonii, czy z Europy, przez Białoruś. Do tej pory były sprowadzane. Natomiast większość jest sprowadzane, tak jak większość tak zwanego importu równoległego, jest sprowadzana z krajów. E, Byłych republik sowieckich, czyli głównie Armenia, Kazachstan, no trochę Turcja z tej strony. Czyli tak nie jest. Ja, ja, ja wejdę panu słowo: czyli mechanizm jest taki, że ktoś kupuje i potem sprzedaje Rosjanom, bo wprowadźmy nowego gracza na tą naszą ekonomiczną szachownicę, czyli Turcję. Dużo się mówiło, że teraz Turcja robi milionowe interesy, w ten sposób to działa, że na przykład jeżeli sprowadzają głównie high-tech, telewizory, tam sprzęta, GD, pralki, lodówki. I tak jak przed wojną, powiedzmy w Moskwie. Telewizor kosztował 1000 dolarów zachodni albo japoński, to teraz kosztuje, nie wiem, 2000, bo 1000 muszą zrobić Turcy przez właśnie mm, pośrednictwo. Czy prawda czy fałsz? Tak. To jest prawda i fałsz. Niestety muszę pana zmartwić, bo tu to często a jak się podaje dane, czy to budujemy takie wzorce i archetypy w głowach na podstawie wybiórczych informacji no tak lubimy, tak? Czyli na przykład chcemy wierzyć, że Rosjan, Rosjanom sankcje nic nie robią, no to dobieramy sobie tak fakty, żeby tak wyszło. Chcemy wierzyć w coś innego, próbujemy dobierać w drugą stronę. Niestety to tak wygląda, bardzo często, chociaż nie zawsze. Natomiast w przypadku Turcji, Turcja jest jednym ze szlaków, jednym ze szlaków, nie jedynym, dostawy produktów i zarówno w imporcie równoległym, czyli może też wytłumaczmy, co to jest import równoległy, bo może ktoś nie wiedzieć, Chociaż to, to dosyć często występowało tutaj w mediach. Chodzi o to, że import równoległy to jest import towarów bez zgody producenta. Czyli ja kupuję na przykład w Turcji niemieckie telewizory, czy tam amerykańskie, niemieckie samochody, o może tak. Wysyłam je do Rosji, natomiast producent nie daje mi na to zgody. Mogę sobie wejść do salonu w Turcji, kupić samochód, zapłacę na przykład gotówką, czy kartą wezmę ten samochód i co ja z nim zrobię, to jest moja sprawa, tak, prawda? No jeżeli go wyeksportuję teraz do, do Rosji, no to nikt mi nie zabroni. Więc to nie jest tak, że to jest coś nielegalnego. Natomiast e, są też rzeczy nielegalne, bo wraz z importem równoległym pojawił się ten import przestępczy, można tak powiedzieć, czyli one samochody, już nie tylko, że bez zgody producenta, ale czasami bez zgody właściciela. Są wysyłane do, do Rosji i tego jest coraz więcej. Obecnie to, co widzimy, no to jest budowa takich, można powiedzieć, że wielkich fortun przestępczych. To się w Rosji i w tych krajach pośredniczących przenika. Wie pan, to jest tak, że no, tak jak mamy Kazachstan, Armenię, no to są całe grupy, które się tym e, trudnią i zajmują. Tam są celnicy, no, no, to jest cały, jak gdyby, biznes. Więc można powiedzieć, świetnie to działa. Tylko teraz spójrzmy znowuż na pewne dane, bo przywoływana przez pana Turcję. Jeżeli chodzi o Turcję, to Turcja zwiększyła trzykrotnie eksport do Rosji swoich towarów. Wszystkich. No i ktoś, powiedzieć, ktoś mógłby powiedzieć, to jest przykład, że sankcje nie działają, bo te wszystkie towary takie były nawet w Bloombergu, jakiś czas temu artykuły nie działają, bo te towary trafiają z Turcji. Do Rosji i to są towary na przykład z Niemiec, tak, czy z Europy. No tylko trzeba popatrzeć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten handel, bo Turcja na ten moment jest na 32 miejscu tych kierunków eksportowych dla Rosji. Czyli nawet jeżeli ona, zwięk wiesz, ona zwiększyła z dosyć małej ilości, czyli z 300 milionów, oni skoczyli na 900 milionów. Jeżeli chodzi o koniec roku. W pierwszym kwartale mieli miesięcznie 300, tak na koniec mieli 900. No i teraz spójrzmy na same Niemcy. Niemcy w tym samym czasie w imporcie zwykłym spadli o 900 milionów. Czyli tu przez Turcję nie idzie nawet to, co normalnie Niemcy wysyłali do Rosji. No i teraz spójrzmy, na, spójrzmy w takim razie na cały import równoległy. No bo ktoś może powiedzieć, OK, a więc tak, te towary są faktycznie wysyłane bez zgody producentów, faktycznie Turcja bierze w tym udział, bierze Armenia, Kazachstan, możemy jeszcze tam kilka krajów wymienić. Natomiast Chiny, e, chociaż tu akurat więcej jest legalnych e, tych towarów, natomiast ten import równoległy za 2022 rok to było 20 miliardów dolarów, co stanowi mniej więcej 10% całości importu. Ten import w 2022 spadł, a jakbyśmy porównywali do 2021, to byłoby około 7-8%. Czyli można powiedzieć, tak, towary są wysyłane, docierają do Rosji, natomiast skala tego jest mniejsza niż przed wojną, niż przed inwazją, bo tak? wojna się wcześniej. Czyli rozumie pan, że to wygląda tak, że częściowo sankcje są omijane, natomiast nie jest to taka skala, jak tutaj próbują i Rosjanie przedstawiać, ale no to raczej propaganda, bo ekonomiści właśnie podają te liczby, które, o których ja mówię, jak i również osoby w Polsce czy w Europie Zachodniej, które chcą przekonać wszystkich, że, że sankcje szkodzą tak naprawdę krajom, ponieważ przez to, że import równoległy jest, to ci producenci nie otrzymują odpowiedniej zapłaty, tylko się dorabiają pośrednicy. I to jest akurat prawda, pośrednicy tutaj. Na tym wychodzą najlepiej. No Bo tak, te towary na jest, przykład. Nie jest strożały... taka skala. Uh -huh, tak, Nie jest to po prostu taka skala, co tu dużo gadać, która mogłaby zrównoważyć normalny, normalny import-eksport. E, Okej, okay. mamy do czynienia z gigantycznym eksodusem e, ludności z Rosji. Ocenia się, że nawet 3 miliony ludzi ostatnio wyjechało z Rosji. E, w momencie, kiedy ogłoszono mobilizację, no to głównie młodzi mężczyźni, e, często dobrze wykształceni. Nagle zniknęli z rynku pracy, do tego zmobilizowani też zniknęli z rynku pracy, zabici, ranni, polegli. no Krótko mówiąc, prawdziwy Armagedon demograficzny również chyba teraz przychodzi przez, przez Rosję, jeżeli chodzi o mężczyzn w wieku produkcyjnym. Jaki to ma wpływ na, na rosyjską gospodarkę? Albo może od razu sobie sam zaprzeczę, to jest tak gigantyczny kraj, 140 milionów ludności, że to jest w ogóle kropla w morzu. Ma bardzo duży wpływ. Może też powiedzmy, jaki jest to ubytek, żeby załóżmy, załóżmy, bo tutaj mogą być długie dyskusje, ile tak naprawdę Rosjan albo obywateli Federacji Rosyjskiej jest. Powiedzmy, że ich jest 140 milionów. No bo w zależności, czy weźmiemy spis powszechny, czy weźmiemy jakieś ekspertyzy niezależne, ale powiedzmy 140. No, i z tego okazuje się, że 75 milionów jest w wieku produkcyjnym. Z tego okazuje się, że, bo oni liczą trochę inaczej od 15 lat ten wiek produkcyjny, czyli liczą też 15-latków. I to jest 75. Z czego okazuje się, że no jak odjąć tych 15, od 15 do 18, to wtedy wychodzi 68. No i teraz, jaki jest ubytek, ubytek tej siły? Czyli tych pracowników. To jest od 3 do 5 milionów. No i teraz, jaki jest efekt? Efekt jest taki, że Putin na ostatnim przemówieniu mógł się pochwalić najniższym bezrobociem w historii. Tak, to bezrobocie spadło do 3,6. Natomiast największy spadek mamy wśród zarejestrowanych bezrobotnych. Niech pan zgadnie, jakiej płci są ci zarejestrowani, którzy masowo się wyrejestrowują teraz jako bezrobotni. Mężczyźni. No mężczyźni, nie? Bo się okazało, że w tych biurach, gdzie oni się zgłaszali, no to były już punkty poboru tak, i mobilizacyjne, więc już nikt nie chciał potem się rejestrować, większość to są kobiety. To jest dosyć poważny, poważny problem, ja o tym pisałem, dlatego, że mamy braki w wielu, wielu gałęziach, no i to jest na przykład też element, który powoduje, że ta produkcja rosyjska Mocno zwalnia, bo tam mamy spadek. To... Brak rąk do pracy, wyjaśnijmy, brak rąk do pracy po prostu. Tak, tak, braki, braki rąk do pracy. Do pracować. Ale są też zawody, gdzie ich, jest, gdzie ich jest dużo. sobie proszę wyobrazić, tak, bo to nie jest tak, że wszędzie tylko spada. Są też zawody, gdzie, gdzie jest najwięcej, najwięcej spada tutaj. Jeżeli chodzi o transport, logistykę, sektor produkcyjny, handel, górnictwo, budownictwo, medycyna, farmacja, ale no i IT, bo w IT to jest w ogóle tam dramat, bo spadły nam pensje informatyków, programistów o 10-15%. No i to może zaskakiwać, no skoro jest mniej tych ludzi, bo to głównie, znaczy głównie, no spora część gdyby osób z IT wyjechała z Rosji. Natomiast są też branże, gdzie mamy mm, na jeden wakat przypada od 5 do 8 osób. No i to są prawnicy, finansiści i księgowi. No i tu jest nadmiar. No i są oczywiście pomysły, żeby ich zmobilizować, nie? Tylko, że być może, wie pan, oni są na tym froncie trochę mało przydatni, bo nie mają żadnego fachu. No właśnie, ale chcę Panu powiedzieć, że te, te, te zawody, o których Pan powiedział, że brakuje rąk do pracy są kluczowe dla e, wysiłku wojennego, dla gospodarki wojennej, produkcja, logistyka, a bez prawników to Rosja sobie na jakoś może, może poradzi, nie? więc tu jest jeszcze podwójny problem, że nie ma kto produkować tych nowych nie wiem, czołgów, pocisków, e, które mają trafić na front. No właśnie tak to wygląda, znaczy tam jest wiele problemów, bo mówi się też, że Rosja przeszła na tą gospodarkę wojenną, ale ona nie przeszła jeszcze na gospodarkę wojenną i taką prawdziwą i nic nie wskazuje, że przejdzie kiedykolwiek. Przypomina mi to kazus III Rzeszy, prawda, w której... Yy, Przemysł rósł, rósł, rósł dzięki szperowi, no ale brakowało rąk do pracy, no bo ludzie wysyłani byli na front, gdzie ginęli i walczyli. Młodzi niemieccy mężczyźni w wieku produkcyjnym. W związku z tym Niemcy miały okupowały całą Europę, czy tam pół. To się sprowadzili kilka milionów robotników przymusowych z Polski, z Ukrainy, z innych krajów. Rosja takiej możliwości nie ma i tu jest chyba cały embaraz. Znaczy, nie miała takich pomysłów, na szczęście, no i nie ma takich możliwości. Rosja ma problem demograficzny, no bo jeżeli, tak jak powiedziałem, mamy 68 milionów, z czego jeszcze musimy odjąć kilka milionów ze względu właśnie na toczącą się wojnę i emigrację, no to ktoś musi utrzymać te, tą pozostałą część. A jeszcze proszę pamiętać o jednej rzeczy, że rosyjski budżet jest dosyć specyficzny i, i ten podział jest specyficzny. Dlatego, że mamy tam następny problem, a tak, a mianowicie taki, że około 40% społeczeństwa utrzymuje się, albo otrzymuje e, różnego rodzaju świadczenia socjalne, a 30% jedynie się z tego utrzymuje. I to jest bardzo duży ciężar dla rosyjskiego 30% ze 140 tak. milionów ludzi tam wisi na socjalu. Tak. Ma... No, pan policzy dzieci, pan policzy emerytów, pan policzy. Tak, tak. No kurczę, naprawdę to jest kraj to jest taki specyficzny w strukturze, strukturze, mówi... strukturze tak, ekonomicznej. Tak, bo tutaj są często takie, my to sobie trochę tak czasami powielamy mity i czasami też Rosjanie powielają, bo tam mówią na przykład o tym, że, że spora część ludzi mieszka na Gubince, nie? No to tak do końca nie jest, bo większość ludzi mieszka, chyba że za Gubinką uznamy takie małe miejscowości, tak? Tych małych, średnich miejscowości jest około 160 tysięcy. I tam mieszka z dużymi miastami 70%, 73%, tak mniej więcej Rosjan. na takich wsiach, które tam widzimy często, gdzie tam ten wychodek jest powiedzmy już rozebrany na opał, i jakieś inne historie, tak jest mało. To, jest, to, to, to nie jest jak gdyby większość Rosji. Ale to strasznie to tak nie wygląda, to są, bo to pokazuje, że ta industrializacja lat 30. Stalina rzeczywiście kompletnie zmieniła ten tak. obraz gospodarczy imperium sowieckiego, bo kiedyś to było odwrotnie. Tam, nie wiem, 80-90% mieszkańców Rosji to byli chłopi. Tak, no i właśnie to się zmieniło, dlatego mówi się, że teraz nie ma tych mac chłopskich, które miałyby wywołać tą rewolucję. Eee, no dobrze. Okay. Bo to jest jak gdyby też związane, bo mówimy tak, 160 tysięcy, natomiast okazuje się, i to jest taki element też, który władze stosują, bo władze próbowały walczyć z alkoholizmem. O. Zamykały sklepy. Życzę powodzenia. I, to, I okazuje się, że na te 160 tysięcy tych różnych miasteczek, miejscowości 70 tysięcy nie ma żadnego sklepu. No, jaki jest efekt? Efekt jest taki, że, że procent samogonu bimbru w Rosji nielegalnego alkoholu to było 36% w 2019 roku, a w tym momencie szacuje się, że w 2022 sprzedaż tak zwanego medycznego alkoholu, który często służy do wyrobu nielegalnego, wzrósł dwukrotnie. Więc tam są szacunki, że już mniej więcej ten udział jest około 50% nawet. No bo jak nie ma pan możliwości kupić w legalnym sklepie, no to... to jasne, to się idzie, idzie się na linę. Ale policzy sobie teraz się państwo, się... ile budżet Rosji traci na skutek kupowania wódki bez akcezy, bimbru, samogonu w tych wszystkich małych miejscowościach. Wprowadził pan ten temat, bo jak się umawialiśmy na spotkanie, to powiedziałem pana, że też panu, że też będę o to pytał, żeby nie tylko ta wielka gospodarka... Wrócimy jeszcze oczywiście zaraz do kwestii gospodarczych, ale to jest dobry moment, żeby wprowadzić te właśnie problem który też ma przecież swoje ekonomiczne konsekwencje, to znaczy pewnych chorób, które toczą rosyjskie społeczeństwo. I to jest ten paradoks, że w tej słynnej mowie niedawno o Rędziu Putin przedstawił następującą dychotomię. Z jednej strony zgniły, ropiejący, straszny, okropny Zachód, a z drugiej strony, zdrowa, pszaśna, wierna tradycyjnym chrześcijańskim wartościom Rosja. I w tym kontekście to jest jakaś walka dobra ze słem. Tymczasem, jak wygląda rzeczywistość rosyjskiego społeczeństwa, jeżeli chodzi o tego typu akcje, jak rozwody, aborcje, narkomania, alkoholizm oczywiście. Czy rzeczywiście to jest taka ostoja porządku i jest to zdrowe społeczeństwo? Mm. No nie, no, jeżeli popatrzymy na dane, no to można sobie. Po... Jeżeli mówimy o aborcji, no to tam dane są, były przynajmniej szokujące. Ten współczynnik aborcji na ten moment jest wyższy niż w Szwecji. Nawet mówi się, są takie dane, które mówią o 5 milionach aborcji. Rocznie A, rocznie, tak. No i tu Rosja przoduje tam można legalnie do 12 tygodnia. Tą aborcję przeprowadzić na wniosek matki. Nie ma jakiegoś wielkiego problemu, jeżeli chodzi o to. Rosja również przoduje, jeżeli chodzi o współczynnik rozwodów. Okazuje się, że tutaj mamy 4,2 na 1000 mieszkańców, a w przypadku Europy to jest bodajże 3,1 w przypadku najgorszego kraju. Rosja też przoduje, jeżeli chodzi o takie choroby jak właśnie AIDS i alkoholizm. Chociaż w przypadku alkoholizmu, jeżeli popatrzymy na dane WHO, to Rosja ma najniższe spożycie, jeżeli chodzi o Europę. Słucham? <laughs> tak, tak, tak. Tak, tak, tak. <laughs> tak, bo tutaj wie pan, bo to właśnie często tak właśnie z tymi danymi jest, bo te dane WHO są oparte o dane... O danych, na podstawie jakichś danych musi je pan stworzyć. Tak? To nie jest tak, że ci badacze jadą do Rosji i sprawdzają, ile tego alkoholu się sprzedało, ile się nielegalnego, tylko biorą od Rosjan. No, Rosjanie co rok sobie, ponieważ taki był dekret Putina, który mocno walczył właśnie z alkoholizmem i miał tu pewne sukcesy. Natomiast wszystko się tak mniej więcej rypło, albo inaczej, to było wszystko fikcją, a rypło się jeszcze bardziej w, w trakcie COVID-u, bo tam Rosjanie zaczęli e, masowo pić. Albo jeszcze, raz, jeszcze zwiększyli, i idą na taki rekord, który mieli mniej więcej w latach 90. Natomiast jak ktoś wątpi, czy to są dane prawdziwe i nieprawdziwe, no to wystarczy niech spojrzy, ile mężczyźni w Rosji żyją? Jaka jest średnia? Wie pan, jaka jest średnia dla Polski, dla Rosji? To wiem, to chyba by jest 10-12 lat różnicy, tak? Między Polską a Rosją. Tak. Natomiast mężczyźni to jest 65 lat. To młodzi ludzie. Nie? Bo to spadło im. Po Ale tym, oni się gdzie. właśnie głównie, tak? To alkoholizm jest przyczyną tego, że... Tak, tutaj tutaj jest Tak, to jest alkoholizm, nie no tam użej, mamy... piją ogólnie rzecz biorąc. Tak, no to przyjmuje się, że 500 tysięcy rocznie ludzi ginie ze względu właśnie na alkoholizm. 50 tysięcy się zapija na śmierć. No to są jakieś takie... Ehm, dobrze proszę zwrócić uwagę, jak pan mówi, że. Dane medyczne, umiera, tak? Że pół miliona ludzi umiera z powodu alkoholizmu rocznie w Rosji, no to co to jest ta wojna? Jak na tej wojnie tam zginęło 100 tysięcy. Nic. No dobrze, a jeszcze jedna rzecz, bo te, ten, ten wskaźnik, który pan powiedział, to powiedział pan, ile jest rozwodów na tysiąc mieszkańców? Myślę, że więcej by widzą powiedziało to, gdyby pan powiedział, ile małżeństw się ile? rozpada? Tak, 70%. 70% małżeństw się rozpada? Tak. Teraz im spadnie w tym roku o 60, tak do 66. Zaraz, zaraz, jeśli pan powiedział, że prawnicy tam nie mają zatrudnienia, że za dużo prawników, <laughs> to jest <laughs> do Rado, nie? Przecież trzeba tych ludzi rozwodzić. Okej. Okay. Być może to jest troszeczkę prostsze w Rosji. Natomiast tam mamy też ciekawą sytuację. W 2022 dosyć po raz pierwszy, albo może inaczej, po raz pierwszy obserwowaliśmy tak znaczną liczbę a jeszcze nie mamy pełnych danych, tylko cząstkowe mamy. Te pełne dane będą w czerwcu i w lipcu, jeżeli chodzi o emis. I na temat małżeństw, no mamy dosyć duży skok na jesieni. Zaczęto zawierać dużo małżeństw. Nawet niektórzy na tej podstawie tych zawieranych małżeństw zaczęli liczyć, ile jest zmobilizowanych w Rosji. Ale chodzi o to, że wdowa po poległym żołnierzu dostaje jakieś odszkodowanie, tak? Tak. Znaczy, tam zaczęto liczyć, że Rosja zrekrutowała 500 tysięcy, dlatego że w przypadku tej procedury małżeńskiej, normalnie trzeba, jak się zgłasza, trzeba czekać miesiąc, a w przypadku tych zmobilizowanych wszedł dekret, że nie trzeba czekać. No i nagle to raptownie skoczyło, i oni zaczęli liczyć te małżeństwa, i okazało się, że no, mają olbrzymi wzrost, no i stwierdzili, że ten wzrost dodatkowy po wrześniu, no to wie pan, no nagle jak panu we wrześniu i w październiku i w listopadzie zwiększa się drastycznie ilość, no to, no to jest jed jeden tylko wniosek. No tak, małżeństwa, jak wiadomo, dzielą się na małżeństwa z miłości i z rozsądku, no to już pozostawiam widzom historii realnej samemu do określenia. Jakie to, są? jakie to są małżeństwa. Mówiliśmy o zwykłych Rosjanach. No Rosjanki są rozsądne. Jak widzimy tutaj. Rosjanki tutaj. Rosjanki są rozsądne. Mówiliśmy o zwykłych Rosjanach. Użył Pan takiego określenia, że część Polaków pewnie by chciała, żeby zwykły Rosjanin gdzieś tam w Jakucji czy Bóg wie gdzie wszedł do sklepu i miał tylko ocet i słoninę. Ja muszę powiedzieć, że niespecjalnie bym chciał, bo mnie ten nic Rosjanin tak na dobrą sprawę nie obchodzi, mhm. ale chciałbym, żeby ci wszyscy Ludzie, którzy doprowadzili do tej wojny, którzy są tam elementami, byli kagiebiści, którzy jakieś milionów się nakradli, nie mieli swoich jachtów, swoich luksusowych apartamentów i kont bankowych, na które wyprowadzali miliardy ukradzionych pieniędzy. I wydaje mi się, że to jest kluczowe. To powinno być kluczowe uderzenie. I teraz od samego początku się mówi o konfiskatach jachtów, apartamentów, zamrażaniu kont. Proszę powiedzieć, jak to jest w rzeczywistości? Czy ten cały ludzie z kręgu władzy Putina rzeczywiście tracą finansowo na tej wojnie, czy oni się przygotowali na to i jakieś miękkie lądowanie mają? I tak i nie. Tak, znowuż nie ma tutaj prostej odpowiedzi. Bo z jednej strony tracą. Jeżeli popatrzymy na rezerwy i pieniądze, które zostały skonfiskowane, no to mamy 300 miliardów ponad, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o rosyjski na przykład budżet, czy inaczej, rosyjskie rezerwy. Natomiast w przypadku tych miliarder, miliarderów, no to różnie. Mówi się tak, mniej więcej, że 60 miliardów, jeżeli chodzi o Europę, zostało zamrożonych, bo nie skonfiskowanych. A więc te pieniądze, proszę zwrócić uwagę, one nie są konfiskowane, one są często zamrażane. Zdarzają się przypadki konfiskaty, ale to dotyczą jakichś wybranych krajów i one są pojedyncze, tak. Mamy Kanadę, która to zalegalizowała, być może jeszcze jakiś jeden kraj na ten moment, no i Ukrainę. Natomiast ci oligarchowie dużo tracą, jeżeli chodzi o wymianę, właśnie tą handlową. Pomiędzy Rosją a Zachodem. Oni się przestawiają właśnie na Chiny, na Indie, tak, no bo to nie jest, bo to są często właściciele, czy współwłaściciele tych firm koncernów tych rosyjskich, tak? Czyli mamy jakieś tam firmę, która produkuje nikiel, która produkuje wydobywa ropę, no i tak dalej. Nie? I w tym momencie to są osoby, które często mają udziały w tych firmach. I z jednej strony, tracą, bo te firmy. Słabiej sobie radzą. Ale z drugiej strony, Putin w 2022 roku robił wiele, żeby ochronić ich. Tam były, a więc tak, jeżeli spojrzymy na przykład na budownictwo, na różnego rodzaju zlecenia te rządowe, no to ktoś je musi wykonywać. Jeżeli chodzi o wzrost PKB, to głównym driverem, takim czynnikiem wzrostowym, jeżeli chodzi o 2022 i 2023 to były wydatki rządowe. Czyli Rosjanie mówią, że to są inwestycje, ale to bardziej przypomina wydatki. Dlaczego wydatki? No bo yy, są to często wydatki w przemysł zbrojeniowy. Yy, no i tam na tą obronę narodową, oni to tak mniej więcej na, nazywają. No wydają bardzo dużo, to jest yy, oprócz bezpieczeństwa i tego socjału, to jest główna pozycja w budżecie. No, i ktoś musi tak, te, te, powiedzmy, remontować te czołgi, e, produkować żywność dla tych żołnierzy na froncie, i tak dalej, i tak dalej. To są dosyć mm, lukratywne kontrakty, ale są też kontrakty na odbudowę tych teren, terenów okupowanych na Ukrainie. To jest też jeden z czynników, którym Rosjanie się chwalą. Jako ten element wzrostowy, no bo dzięki temu wzrasta im PKB. Jeżeli zajęli część Ukrainy, powiedzmy tam kilkanaście procent, no to w tym momencie to się wlicza do PKB. Tam mieszkają ludzie, tam był jakiś przemysł, tak, no, jest czynnik wzrostowy. A dodatkowo firmy, no to są firmy, właśnie które są zarządzane przez oligarchów, dostają zlecenia rządowe na odbudowę. Budują tam przedszkola, wie pan, szkoły. Ogólnie tam masowo, tak? Jeżeli chodzi o Donbas, się buduje teraz bardzo dużo szkół, przedszkol i znowu, jest dużo remontów. W ten sposób kasę po prostu na wojnie, tam? tak. Tak, tak, tak. Tam jest No dobrze, ale wiecie, poruczył pan kwestię mhm. właśnie tego, że trzeba coś dostarczyć. Ja na przykład mam zawsze tą. Yy... No, no szokujące są te rażące różnice. Na przykład yy, ostatnio mnóstwo afer, że luksusowe apartamenty tam byłej żony Putina, yy, kochanki, yy, jakiś tam polityk z Moskwy pokazuje swoje zdjęcia na Instagramie na luksusowych wakacjach. Jego żona ma jakieś torebki za kilkadziesiąt tysięcy, yy, markowe ciuchy oczywiście i tak dalej, i tak dalej. Jeżdżą Lamborghini. Yy, a yy, Teraz, dzisiaj przygotowując się do naszego spotkania, widziałem filmik, na którym Ukraińcy wzięli grupę Rosjan do niewoli i pokazywali ich buty. Nagrali telefon. Tak, widziałem. Widział pan to? No, jeden był w klapkach, tak, a jest zimno, zimno jest po prostu. I jeden tak, klapkach, w klapkach był w trzeci był w bokasynach, a czwarty w tenisówkach. No ludzie. Są firmy, które dostarczają na przykład yy, odzież, no i nagle. To wszystko jest korumpowane. Ja myślę, że to jest też po obu stronach. To nie jest tylko jak gdyby rosyjski case. Natomiast no, u Rosjan ma to dłuższą tradycję i myślę, że jest na większą skalę. No dobrze. Jeszcze kilk ostatnie kilka pytań mam do pana. Pierwszy i bardzo wiem, że mógłby pan osobny odcinek o tym zrobić, ale jest coś takiego, gdyby pan mógł krótko się do tego odnieść, że państwa, które wchodzą na drogę mocarstwowych podbojów, często marzą o autarki czyli samowystarczarności gospodarczej. Taki był mniej więcej pomysł Hitlera, który stwierdził, że my jako przemysłowy kraj, mam na myśli Niemcy on sobie tak kombinował no nie mamy tyle zboża, żeby nakarmić wszystkich robotników, no to jak zajmiemy Lebensraum na, w Europie Wschodniej to będziemy mieli właśnie sam, samowystarczalność ekonomiczną czy takie też marzenie ma Putin i czy to jest w ogóle możliwe, żeby Rosja mogła po prostu odciąć się od całego świata i sama się wyżywić i kisić we własnym sosie Widzę, że pan czytał mój ostatni artykuł, to miło Przygotowałem się. Tak, przygotował się pan. Super. Ja myślę, że jeżeli chodzi o, czyli autarkia, samowystarczalność gospodarcza, myślę, że to był powód wojny w pewien sposób. O. Bo to miał być początek budowy regionu takiego, który, w którym Rosja oczywiście była w centrum. I teraz możemy sobie nazwać różnie ten makroregion. Możemy nazwać to jako Rosyjski Mir, możemy to nazwać jako blok tych republik byłych sowieckich plus satelity te komunistyczne. To mniej więcej tu miało, to miało tak wyglądać, czyli miała być odbudowa tego Związku Radzieckiego plus wpływy w tych krajach jak Polska, Europa Środkowa, tak Rumunia. I tak dalej. No i więcej, tym oczywiście lepiej. No i to był taki pom, to było opisywane, zresztą to Putin nie krył, on cały czas do tego się odnosił, jeżeli mówimy o tych elementach gospodarczych. On mówił, że no, jeżeli chodzi o tą autarkię, to ona ma sens i to zresztą też ekonomiści mówili, kiedy mamy mm, po pierwsze wystarczającą ilość yy, Osób, czyli demogra demograficznie jesteśmy, no mamy pewien rynek, no bo co innego, jeżeli mamy 100 milionów osób, a co innego, jeżeli mamy pół miliarda. Nie? No i tutaj marzeniem Putina było stworzenie takiego makroregionu, który będzie konkurencyjny. Ja wiem, jak to brzmi, ale to taka jest prawda, który będzie konkurencyjny dla Unii Europejskiej i dla Chin. I on akurat to chciał przeprowadzić trochę nietypowy sposób. Bo na początku chciał był mocno zawiedziony różnego rodzaju współpracą w ramach republik byłych sowieckich i różnych tam stowarzyszeń, które były. No bo okazało się właśnie, że Białoruś to może i chce, ale już Ukraina właśnie nie chciała się przyłączyć, te południowe republiki też. No to wpadł na pomysł, że jak nie chcą, no to trzeba ich zmusić i wtedy już będą chcieć. No, i taki był też samysł, tak? No proszę zwrócić uwagę. To miała być specjalna operacja. Rosja się nie przygotowywała do wojny, bo to też jest jakiś mit. Rosja się przygotowywała do specjalnej operacji, która miała potrwać trzy dni, czy dwa tygodnie, czy miesiąc. I przygotowywała się do sankcji, które miały nastąpić po tym, jak zajmie Ukrainę. Nikt nie rozważał sytuacji, którą mamy obecnie, że Rosjanie będą bić się o Bachmut. Przez kilka miesięcy i za moment otrąbią to jako jeden z większych sukcesów, jeżeli chodzi o 2023 rok. A podbój dalszej Europy no, trzeba przełożyć o, no, myślę, że o dekadę już w tym ja. momencie. To, 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 to chyba jest w ogóle niemożliwe. Natomiast e, rozumiem, że na Ukrainie, bo wszyscy, którzy szli na Ukrainę, wielcy wodzowie do tej pory, e, to szli tam po zboże i po ludzi. To są te dwa e, zasoby Ukrainy. No i jeszcze że, surowce doszły teraz. No i surowce, ale rozumiem, że w przypadku takiego marzenia o ściętej głowy, czyli o wys samowystarczalności Rosji i satelitów, to to było kuszące, bo to w końcu 40 milionów ludzi, no i czarne tak nie tak, no przede wszystkim te demograficzne elementy, to oczywiście to rolnictwo też, bo akurat rolnictwo to jest ten jeden z elementów, który w Rosji jeszcze działa. I to jest właśnie, ja podaję to jako element, który być może w autarki rosyjskiej będzie działać, ale pozostałe już nie. Oczywiście, ale to ciekawe, no bo mamy trendy globalizacyjne, a to byłoby kompletne postawienie całego rozwoju, zatrzymanie świata w ostatnich kilkudziesięciu latach i postawienie wszystkiego na głowie, ale teraz mówi Pan o konsolidacji. To znaczy Putin myślał, że wokół Rosji uda się stworzyć blok państw, które stworzą jakieś, jakieś, jakieś mocarstwo, być może nawet samowystarczalne gospodarczo, a co w drugą stronę, może porozmawiajmy o przeciwnym scenariuszu, który, no właśnie, czy się może zrealizować. Rosja jest krajem wieloetnicznym, Rosja jest krajem olbrzymim, gdzie centra, lokalne władzy są oddalone od Dziesiątki tysięcy kilometrów od, od Moskwy, czy tysiące kilometrów. I dużo się mówi o tym, że przegrana wojna, kłopoty gospodarcze, o które, które pan wieszczy Rosji, mogą doprowadzić do tąpnięć wewnętrznych konfliktów i w ogóle rozpadu Federacji Rosyjskiej, czyli zamiast konsolidacji może być efekt w postaci rozpadu. Czy pan w tym haśle, czy Rosja się rozpadnie, widzi tylko taki clickbaitowy tytuł, czy też może rzeczywiście jest to realne zagrożenie? Zagrożenie jest realne, dlatego że ten upadek imperium rosyjskiego obserwujemy od upadku Związku Sowieckiego, a być może nawet wcześniej, od Afganistanu. Bo jeżeli popatrzymy, tak właśnie historycznie, to tutaj pan może więcej na ten temat powiedzieć, no to proszę spojrzeć, że Rosja cały czas straci, tak? I atak teraz i inwazję na Ukrainę miała przerwać tą pasę. Tak? Bo do tej pory to wszystkie co co się działo, natomiast no teraz mamy sytuację, że te republiki, na przykład takie jak Kazachstan, Armenia, no Uzbekistan, były sowieckie, one się uniezależniają od Rosji, rezygnują z Cyrylicy, rezygnują z wielu powiązań też takich gospodarczych. Proszę zwrócić uwagę, Kazachstan zamknął swoje misje gospodarcze w Rosji, o tym dosyć było głośno w Rosji. A gdzie będzie budował? Będzie budował w innych krajach Europy Środkowej, czyli te zaoszczędzone pieniądze na Rosji chce przeznaczyć właśnie, plus współpraca na przykład z Chinami. I dzięki temu, że ma tą kryszę ochronę Chin, może sobie pozwolić na bardzo dużo. Tam więc to myślę, że tak będzie wyglądać. Jeżeli chodzi o dalszy rozpad, na tym tle pan mówił, że tam jest wiele narodowości. Z jednej strony tak, natomiast te narodowości one nie są duże. Bo z jednej strony mamy, tak, 70% powiedzmy tam 70, to różnie też się podaje tych Rosjan wśród obywateli rosyjskich, ale jeżeli popatrzymy, czy mamy jakąś taką dużą grupę etniczną, no to mamy Ukraińców, no ale to, prawda? No więc tu no, są takie sytuacje, tak jak Tatarstan, gdzie mamy to w miarę jednolite, ale no jeżeli popatrzymy na przykład na Jakucję, no to tej ludności miejscowej jest mało, no ale z drugiej strony tam w ogóle jest mało ludności, nie? bo mamy wiele takich terenów, gdzie jest... Etnicznie mało. A więc na tym tle być może będą jakieś, jakieś zmiany, ale ja bym się nie spodziewał. Natomiast bardziej obawiałbym się w przypadku Rosjan tego, co obecnie się dzieje, czyli zarówno te grupy przestępcze, jak i również budowanie własnych armii przez i takich wśród, można powiedzieć, wokół tych oligarchów. No bo teraz mówimy o jakiejś opelce, którą ma mieć Gazprom, do ochrony, jakieś w, 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 coś takiego jak te grupy Wagnera, tak mamy. I to jest ten kierunek, który, z którymi, w którym moglibyśmy iść, czyli że regiony będą starały się uniezależniać od Moskwy, ale nie dlatego, że na tle takim narodowościowym, tylko na tle gospodarczym. Czyli będą regiony, które i tak jest, bo mamy bardzo duże różnice samej Rosji, że mamy regiony, które się silniej rozwijają i takie, które się słabiej rozwijają. No i nagle, jeżeli będziemy mieli osłabione to wojsko i tą władzę centralną, to być może te regiony, nawet zamieszkałe w dużej mierze przez Rosjan, będą chciały się niezależnić. No po co oni mają płacić na pozostałe tak, to mi Wiktor Suworok też mówił o tym, że w Rosji od czasów Piotra Wielkiego jest wielka rywalizacja między centrum moskiewskim i petersburskim i to też są olbrzymie napięcia i zabójstwo Kirowa i Wielka Czystka w czasach Stalina też podobno miała coś z tym wspólnego, że komitet w Leningradzie był też zagrożeniem dla komitetu w Moskwie, więc tu jest też chyba jakaś linia, linia napięcia. Nie? Tak, no i ten, to, to właśnie ten, jak się spojrzy, gdzie mieszkają i gdzie są przepływy też pieniężne, bo się okazuje, że kilka ośrodków w Rosji utrzymuje pozostałą część Rosji. Jeżeli ma pan silną armię, no to może pan to scementować, ale jak nagle ma, nie ma pan silnej armii, no to część tych ośrodków mówi, ale dlaczego my mamy płacić na jakąś tam jakucję, i na co? Wie, wie pan, tak? Na tą tak wielką to, 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 to Rosję. Oczywiście, no. ale proszę zwrócić tak uwagę, to, to. uwagę, że y, wszelkie duże perturbacje, kiedy y, dochodzi do załamania władzy, tak było w 1917 roku i w 1990-91, prowadzą do jakichś procesów rozpadowych w tym, w tym kolosie i być może one nie zostały zakończone, natomiast z wiadomość z ostatniej chwili, nie wiem czy pan widział że Putin przyjął syna Kadyrowa a Kadyrow podobno tam według jednej z plotek otruty czy już na bocznym torze to też pokazuje, że nawet Kadyrow, nawet Czeczenia też cały czas tam Kreml musi trzymać rękę na pulsie żeby nie wymknęło się to terytorium tak, ja myślę, że tutaj będziemy mieli taką sytuację że to nie będzie taki rozpad tak jak nam się to kojarzy nagle jakaś republika ogłosi tylko nagle jakaś republika nie będzie dostawała kasy Centralnego budżetu, a ta kasa będzie szła w tym momencie gdzieś indziej, no i zaczną się inne podziały tych pieniędzy, co doprowadzi właśnie do różnego rodzaju napięć i secesji. Na tym tle myślę, że prędzej, jeżeli już mówimy o rozpadzie. Chociaż może będzie następny Car, no i ten Car następny może uporządkuje tą Rosję, zobaczymy. Dobrze, czyli może podsumujmy tak, że pro, prognozy Pawła Jeżowskiego dla Rosji są raczej czarne. I ostatnia sprawa, króciutko, gdyby tak się zdarzyło, że urobiłby się Pan jako Rosjanin, i teraz. Rozmawialibyśmy, byłoby to połączenie. Polska Rosja, co by pan <głos》> zrobił? Zostałby pan w Rosji, czy pierwszy samolot i uciekał z tego kraju? Znaczy myślę, że moje prognozy nie są czarne. W mojej ocenie, oczywiście. Wydaje mi się, że, że raczej opisuję to, co na ten moment jest. Rosję nie czeka jakiś rozkwit. Jakiś rodzaj smuty. No, jak ona będzie? Tego nie wiem. Trudno mi jest określić, czy to będzie związane właśnie z rozpadem, czy, czy też z nowym rządem. Bo też ja na przykład dużo piszę o tym, że być może w Rosji powstanie nowy rząd, typowo populistyczny, ale który będzie skierowany właśnie już typowo na Azję, czyli na Chiny i na współpracę, bo to jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. I czy to oznacza wtedy rozpad Rosji? Nie. Być może nie, być może oznacza silną współpracę właśnie z tymi partnerami azjatyckimi kosztem Europy, bo też trudno sobie wyobrazić na przykład następny rząd, który powie po tej wojnie, niezależnie jak ona by się skończyła, ktoś przychodzi do władzy i mówi: no dobrze, no to trzeba się teraz dogadać z tymi Niemcami, Francuzami, którzy w pojęciu tych Rosjan wysyłali tutaj czołgi na tą Ukrainę. No i przyjdzie drugi, który powie: nie, słuchajcie, tutaj Chińczycy nam pomagali współpracujmy z nimi, a tym złym Europejczykom pokażmy, tak? Odbudujemy się, za kilka lat czy dekad weźmiemy to, co jest nasze, tak? A więc no myślę, że zwycięży ta, ta, ta druga opcja, tak? Współpracy coraz silniejszej z Chinami, szczególnie, że moim zdaniem Rosjanie za dużego też wyboru nie mają. Jeżeli patrzy się na obecny, obec, obecne dane, tak? czyli że to jest główny partner handlowy, i to jest jednak z punktu widzenia obecnego świata mocarstwo. No to dlaczego Rosjanie mieliby z nimi nie współpracować? No dlatego Sami że już mogą nie są. się Salym w bardzo pro łatwy sposób. Ze względu na, je... na dysproporcję ekonomiczną między Rosją a, a Chinami. No Putin nie chce chyba być junior partnerem potężnego Pekinu. Tak, no właśnie na dobrze na junior partnerem Europy, która. Tak, wie pan, to są takie trudne wybory. One, myślę, że to nawet nie będą wybory. To so, nie będzie tak, że ktoś przyjdzie i powie: Słuchajcie, głosujcie na mnie, bo będziemy wasalem Chin. I drugi przyjdzie: Głosujcie na mnie, bo w naszym wypadku będziemy wasalem Europy. I trzeci: Głosujcie na mnie, bo będziemy wasalem USA. No przecież to tak nie będzie brzmiało, nie? Ale zaraz, zaraz. To ta poeta mówić. się zrobiła strasznie fascynująca. To znaczy, że. Pan mówi, że pan nie widzi tego czarno, no ale Rosja ma ambicje bycia wielkim mocarstwem, ambicje zasiadania przy stole z największymi tego świata. Pan ma tylko trzy opcje: wasal Europy, wasal Chin albo wasal USA. Zawsze jakiś wasal, tak? Czyli rozumiem, że ta wojna i to całe zawirowanie sprowadza Rosję do parteru, tak? I... Znaczy jest czwarta opcja, o której sobie powiedzieliśmy, czyli autarkia, samowystarczalność i niezależność od Chin. Jak widzimy, że nie udaje się niezależność od Europy, no i budowa tego makroregionu, no bo żeby miała sens taka otarkia prawdziwa, na przykład za w perspektywie dekady, dwóch dekad, no to musimy zbudować na jakąś grupę państw, z którymi współpracujemy. Na zasadach przynajmniej, żeby one były od nas uzależnione, albo przynajmniej partnerskich. Ja sobie nie wyobrażam cały czas współpracy pomiędzy Rosją a Chinami na zasadach partnerskich. I sobie nie wyobrażam też współpracy pomiędzy Europą i Rosją na zasadach partnerskich. No tak, ale widzimy, że ta opcja czwarta, drodzy Państwo i nasz drogi gość. Gościu... mamy USA, tak? No, hmm. Bo tam są takie głosy mocne w USA i one też występują często wśród naszych geopolityków, których Pan zaprasza lub nie, że Amerykanie grają na reset z Rosją, żeby ich poniżyć i wtedy Rosjanie przyjdą i będą chcieli współpracować ze Stanami. No to Pan sobie wyobrazi taki, tak, takich polityków i taki rząd, który powie Rosjanom, że teraz będziemy z Ameryką współpracować przeciwko Chinom. Myślę, że. W polityce wszystko można sobie wyobrazić. Natomiast wbrew pozorom, polityka i geopolityka to nie jest tylko gra interesów. To są często też emocje. To są często też. Tu i teraz, tak, no trudno sobie wyobrazić następny rząd, który będzie współpracował w przypadku Rosji, bo Stanów to oczywiście mogę sobie wyobrazić. Wie pan, ja tylko chciałem tylko przypomnieć, że jednak analogie historyczne wskazują na coś innego w tym sensie, że Sowiety przystąpiły do wojny w 1939 roku po stronie Hitlera. I, a, a skończyły tą wojnę na gruzach Berlina w sojuszu z aglosasami, więc nie takie już e, zwroty akcji widzieliśmy, się. ale chyba zgodzimy się, że ten opcja czwarta, czyli Rosja nie wasal, ale, ale twórca jakiegoś wielkiego centrum globalnego autarki, e, przynajmniej jak na razie idzie słabo realizacja tej opcji, więc jest ona chyba najmniej Realistyczna. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Moim dziękuję, gościem był pan Paweł Jeżowski, autor kapitalnego bloga ekonomia-rosji.pl. Polecamy państwu ten blog. Bardzo panu dziękuję. Chciałem jeszcze dodać słowo, chciałem wszystkich zaprosić też na kanał YouTube'owy Kremlinka Show. Tam co tydzień publikujemy różnego rodzaju live. Y. Można zadać pytanie, można się również czegoś dowiedzieć. <laughs> Polecam. Dziękuję. Za spotkanie. Dziękuję Miłego panu dnia. bardzo i dziękuję naszym widzom, którzy obejrzeli ten odcinek. Kciuk dla widzów, dzięki, że oglądacie, dzięki, że wspieracie historię realną na Patronite i na YouTubie. Dzięki temu ten projekt istnieje. Dzięki wsparciu swoich widzów HistoriaRealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa. Kupki koszulki Redisbet i. Książki. Już ostatnia sprawa, kciuki. Pierwszy oczywiście dla Fundacji Zarys, która wspiera Ukrainę pomocą medyczną. Drugi dla Biblioteki Cyfrowej Legimi, która prowadzi akcję Czytamy dla Ukrainy. Trzeci dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. Last but not least, Speakly, aplikacja do błyskawicznej nauki języków obcych. Sam używam i polecam linki do. Rabatów pod tym filmem. Piotr Zychowicz, historia realna historia dzieje się na naszych oczach.